Paweł nie zostaje w tyle, to jest mocny zawodnik. Jeszcze Grosik się zaplątał na magnesie. Oj tam, jak te baba weź. Siedzą mi te małe. To ciężarek apteczny. Takie u mnie rzeczy, takie u Pawła. Czołem widzowie, powracamy dzisiaj we dwójkę. Działamy pod naszą tamą. Zobaczymy, co tu jeszcze z wody wyjdzie. Zanurzamy sita. To jest trop, widzowie, że jesteśmy w dobrym miejscu. Zobacz, co wypadło. Nie. Paweł nie zostaje w tyle, to jest mocny zawodnik. On tanio skóry nie sprzeda. Goni, goni. Niesamowite, to że cofnęliśmy się tutaj, gdzie już dawno nie kopaliśmy w sumie. Ja to już nie wiem, jak przychodzimy tutaj, to trzeba kopać. Za każdym razem jest coś inaczej. Wszędzie trzeba kopać. Coś to napłynie, wypłucze. Ja, nie wiem. To jest woda, ona rządzi się swoimi prawami po prostu. Tu jakiś kurde ołów. Ale co to badziesz, co to taki nadgryziony Pac-Man, to może ze dwie dychy by wziął za to. Oj tam, jak te baba weź. Pięknie. Tyk. I mamy porówno już. One siedzą mi te małe. Paweł mówi, że to ciężarek apteczny. Ja jestem pewny. To nie kwestionuję tego. Prowadzę narrację z widzami. Tak, jest 10 gram tutaj. Taka faza. Jednak nie, ale wyglądające ekspertne. Proszę bardzo. Ile stóp? 4. Stare 50 groszy. 73. Niestety badziewiak. Te monety są zawsze w fatalnym stanie. Które to już 20 groszy tego typu dzisiaj? Nie wiem. Ale widzę, że w tym miejscu cały czas wychodzą. O 50 groszy, 20, a teraz 10. Jest już w komplecie. 77 rocznik. Pozdrawiamy, jak to się mówi. 20 groszy. O. Ja stąd tyle monet wyciągałem na magnes, nie? Jak byliśmy tu pierwszy raz. Tak jak teraz, siedziałem, magnes wyciągałem, on był cały w groszakach, nie? Jak byliśmy tu pierwsze razy. Calusieńki.
u mnie wyszła łyżka, która pewnie była łyżką, ale już nie jest. Ktoś tu dojrze, co to jest? Holzman. Ciężko coś dojść. Sprawdzimy później. Jeszcze grosik się zaplątał na magnesie. No. A ja miałem już. Ja wyciągnąłem resztę brakujących sztućców. W tym przypadku jednak to był chyba widelec. Ale badziewny, bo klei się do magnesu. Ale zobacz, jaki wielki ty. Grabie. No i zobaczcie, Paweł wyjął ostatnią rzecz, kończymy, zrobimy podsumowanie. Dzisiaj w sumie za dużo nie wyszło, ale no, czasem się musi trafić taki, nazwijmy to, gorszy dzień, chociaż nie powiedziałbym, bo jakby nie patrzeć, to ja dzisiaj chyba 4-5 sztuk, Paweł 7, także no, coś wyszło, zaraz dokładnie przeliczymy, sprawdzimy, także widzimy się. Zobaczcie, takie u mnie rzeczy, takie u Pawła. Prawie, że leciliśmy po równo do momentu, jak tobie zaczęły wychodzić te Hitlerjugendy. No i na sam koniec to, nie wiemy co to jest. Jakieś pomysły? Tak, bardziej wiem. No ale jest fajna wpinka, no taka fikuśna. Fikuśna wpinka, co tu masz? Dwa fenole. Te nam powpadały takie same stare złotówki. Ja tu mam kolekcję 10, 20, 50, słuchajcie. Znowu ta dyszka z feningów. Ale za dużo monet to dzisiaj nie wpadło. A te klucze to po co zbierasz? Do skrzyni skarbów. Może jakieś dopasuje do mieszkania. Okej. Okay. Jakieś takie stare łyżki. No te cieszą oko. Za bardzo ich nie będę pokazywał, bo są w zbyt dobrym stanie. Ale no tu można powiedzieć 200, 300, 400 zł. Ta mniejsza, ta większa 400. Fajnie, fajnie. Te to śmietniki. No ale są, no ale są, nie? Zobaczymy, co jeszcze wyjdzie spod tamy, także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. To jest więcej niż pewne, że będę dalej w to grał. Nawet kiedy mówią o nas, że na mordę kuda. To ja i moja grupa, idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.